na program zaprasza sponsor. Gmina Ząbkowice Śląskie. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zje. No witajcie kochani ludkowie. Pierwszy raz w życiu przyjechał Rzek do Ząbkowic Śląskich, czyli witam się z Dolnego Śląska. Mam nadzieję, że dowiem się czegoś więcej o tym pięknym, historycznym mieście od samego pana burmistrza, pan Marcin Orzeszek. Witam serdecznie panie Marcinie, panie burmistrzu, przepraszam. Dzień dobry, witamy w Ząbkowicach Śląskich. No przepiękne miasto, powiem szczerze, co tu fajnego mogę zwiedzić, bo Jerzek pierwszy raz w moim życiu. Pan jest minutę i już się panu podoba, jak pan trochę dłużej pobędzie, to myślę, że może nawet się pan przeprowadzi do nas. Jest klimat, czuć historia na każdym kroku, powiem szczerze. No tak, mamy 731 lat, no to trochę historii tutaj jest. 1287 rok. Jest też piękny ratusz. To jest ratusz? Ratusz, niekoniecznie siedziba burmistrza, ale obiekt przepiękny. Więc i nie tylko ratusz w Ząbkowicach Śląskich. Piękny zamek z 1532 roku. To trochę no, lat ma. Trochę jest. A niech mi pan powie, bo staro-niemiecka nazwa Ząbkowic Śląskich to Frankenstein, nie? Czy mam się bać? O co chodzi z tą nazwą? Bo Stein to kamień z niemieckiego. Ale Frankenstein? Czy to chodzi o tego Frankensteina? O tego Frankensteina, a historia Ząbkowic, a w szczególności ta historia Ząbkowic, którą my wykorzystujemy do promocji Ząbkowic Śląskich, jest bardzo ciekawa. Bo właśnie w 1606 roku wybuchła tutaj epidemia i później szajka grabarzy, która właśnie tą epidemię spowodowała, doprowadziła do tego, że po wielu, wielu latach zafascynowana tą historią Mary Shelley zbudowała słynną powieść o Frankensteinie. Dlatego w Ząbkowicach Śląskich może pan obejrzeć laboratorium doktora Frankensteina i przejść się śladami Frankensteina. Czy Ząbkowice Śląskie mają też krzywą wieżę? Tak, mamy krzywą wieżę i to jest krzywa wieża numer 1 w Polsce. 34 metry wysokości, 2,14 metra odchyłu, a na jej szczyt prowadzi 139 schodów. Jest to krzywa wieża numer 2 w Europie, więc naprawdę warto ją obejrzeć. Jest co robić w Ząbkowicach. Można spędzić mile czas. To co, panie burmistrzu, idziemy gotować? Myślę, że dzisiaj będzie pan miał lepszego asystenta. Mam się bać? Troszeczkę. To ja się jeszcze poszwędą po Ząbkowicach i znajdę jakieś ciekawe miejsce do mojego ważenia pod chmurką. Spacerując po Ząbkowicach Śląskich, wybrał się właśnie te miejsce, bo jest tu cudownie ruiny zamku. No i mam też niebagatelnego pomocnika, Jezi Frankenstein. Witam cię serdecznie, chłopie. Godać nie umiesz, ale będziesz mi pomagać? Dzisiaj będzie monolog Remigiusza z Frankensteinem, słuchajcie. Obiecał, że mi pomoże. A będziemy robić pierogi ruskie z tego względu, że tu właśnie w tym mieście mieszka dużo kresowiaków i oni przywieźli ze sobą oczywiście fantastyczny przepis na pierogi. Frankensteinie, czy ty lubisz pierogi ruskie? Lubisz. Lubi pierogi ruskie. No i zrobimy ciasto. Mam tu pół kila mąki. Mąka oczywiście musi być przesioto. Szczypta soli. No i oczywiście do ciasta dowolimy tak. Jedno żółtko. Żółtko mi się pod wpływem słońca rozloło. Popłuczymy olejem. Tak, tego oleju też tak dosłownie łyżka. No i letno woda. Teraz to wszystko połączymy i zarobimy ciasto na pierogi. No i najważniejsze w pierogach ruskich jest oczywiście farsz. Farsz musi być lekko pikantny, musi być taki, żeby był idealny. Zaczynam od ciasta z tego względu, że ciasto się musi zwyczajowo dobrze związać. Stąd, kochani, zarobię go i jak
będę robić farsz, to będzie to trwało jakieś 15 minut. Ciasto będzie miało czas na odpoczynek, na związanie się glutenu, żeby było odpowiednie. A ty tu też tak straszysz? Strach się bądź, słuchajcie. Wyrobione. Na jednolito konsystencja. Pamiętajcie, letno woda, wtedy ciasto będzie bardziej elastyczne. I odrobinka tłuszczu, może to być olej, ewentualnie łyżka masła. No i ciasto jest bardzo, bardzo fajne. Chyć se, Frankensteinie, pomacaj se. Tyle ci z życia zostało. Jest bardzo elastyczne, a dowód na to jest taki, że zawsze jak robicie ciasto, to musicie go obrócić i jak są takie dziureczki, to są pęcherzyki powietrza i to jest oznaka tego, że ciasto na pierogi jest po prostu najzwyczajniej w świecie fajne. Odłoża se go, przykryja ręcznikiem, żeby nie obeschło. No i co, robimy farsz, pomożesz mi, nie? No, bardzo się cieszę, fajny pomocnik z niego, nic z niego, do nie ma ludzi i o to chodzi. Farsz na pierogi ruskie jest bardzo prosty. Potrzebujemy kartofle i twaróg w proporcji 1 do 2. Rostela kartofli co twarogu. Czy ty dobrze radzisz siekać cebula? No i fajnie, słuchajcie, takiego pomocnika mi trzeba. Na pół i ładnie w kosteczka. A jo, słuchajcie, mam taką fajną szpereczkę. Idealnie wygląda. Nie za dużo tego musi być, ale to do nam oczywiście cały smak. O, a może drobniej? No i bardzo fajnie, słuchajcie, i o to chodzi. Bardzo tłusty boczek, ale chodzi o to, żeby puścił dużo tłuszczyku tego fajnego, aromatycznego. I jademy z tym światem. I topimy boczuś na skwareczki. Cebulka. Cebulka będzie i do okrasy. To ta twoja będzie do okrasy, bo moja będzie do środka. Ona musi być dość drobno zsiekana, z tego względu, że będą się fajnie zawijał farsz. I o, teraz dociepuję cebulka. Będzie pięknie woniało. Słuchajcie, jak farszu nie pomaścicie, to on będzie taki jałowy. Ja już teraz będę przeciskać ziemioki. O, właśnie tak. Tak, i między to, słuchajcie, twaróg, żeby się nam to wszystko połączyło. Tak naprawdę pierogi ruskie to wytwór, no nie chcę powiedzieć biedy, ale oszczędności. Ludzie robili z tego, co mieli w zasięgu ręki, czyli ziemioki, twaróg, w każdej chałupie była krowa, to też takie produkty były. Do tego potrzebujemy, kochani, do farszu dużo korzeniu, czyli pieprzu. To nie może być mdłe. Może sypać, ale tak, no, styknie, żeby ruła nie gorała. I farsz musi być słońszy. Proszę. Bo w pierogach się to straci. Ciasto wyciągnie. Szpileczki też są dość słonawe. Jeszcze zeszklimy. Bardzo fajnie. Fajny z ciebie hop. No i maszczymy, drogi Franku, tak ci będę godzać. Zdrobniale. A po naszemu Francik, nie? Francik Stein. Nie? I zagniotamy. Ma jednolito konsystencja. No my też tu ząbek czosnku? Lubisz? Ja też lubię. I tu się zgadzamy. To domy dwa. Jeden do Francika, drugi do mnie. A ja to teraz muszę ugnieść na jednolito masa. Lubię robić ruskie z tego względu, że się fajnie potem lepi, bo ten farsz jest taki mazisty. Dobra, Franciku, ja już mam gotowy czosnek. Tego czosnku nie za dużo, żeby ktoś nie powiedział, a w szczególności mój kolega Paweł, który uwielbił pierogi ruskie, że profanuje jego najlepsze danie. Mogę? To teraz se to zagnieta ręcznie. O, nie ma to jak. Rączka ręką, wiesz, Francik. Mamy to. Jak już macie tak gotowy farsz, to możecie se lepić takie
kuleczki. O! I tak przyrychtowane kuleczki mogą czekać na to, żeby ich potem lepić. No widzisz, Francik, jak ci to idzie. I lepimy. Elegancio. No kulki mamy farszu pokulane. Teraz już biera pierwszą część ciasta. Mogę to tu odłożyć, będziesz wachować. Lekko podsypujemy. I jademy z tym koksem. Nudel kulą. Kulomy. I teraz są dwa sposoby, kochani. Pierwszy sposób jest taki, że będziemy wykrować kółeczka. Po prostu tradycyjnie. Wałkujemy to tym nudel kulą tak nie za cienko. Chodzi o to, żeby mieć jeszcze możliwość rozciągnięcia tego ciasta. Czyli mamy szklonka. Tak, wykrowujemy szklonką. I teraz w palcach, chcesz zwijać? Możesz, chłopie. W palcach se to rozciągamy. Bierzesz kulka. No i oczywiście musimy to tak rozciągnąć, żeby nam ten farsz oczywiście cały się tu zmieścił. Ciasto musi być na tyle elastyczne, żeby to pomieścić. Powiem szczerze, nie lubię pierogów. No, elegancio ci idzie. Nie lubię pierogów, które mają mało farszu. Może to nie jest mistrzostwo świata, nie robię tego na zakłodka. I on nie jest z rodziny. Brawo, Francik, no wielkie brawo. Odkładamy tu pierożki, a ja nie pochodzę z rodziny kajmomy tradycja pierogowo, ale za to ciasto na pierogi, nie chwola się, robię bardzo fajne. Jedziesz, chłopie. Rozciągamy. Jak widzicie, elegancio się mi rozciąga. Bierzemy ta wielka kula i pięknie zaklejamy. Ważne jest, żeby farsz nie dostał się między ciasto, wtedy nam się nie będzie rozwalać pierog. A teraz pokażę sposób hurtowy, czyli mamy tu ciasto rozkulane, układamy, słuchajcie, mniej więcej na takiej szerokości farsz, zawijamy, tak żeby przykryć i możemy tak najlepiej przycić właśnie tak palcami, tak podociskać. Pyk, 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 pyk. I pierożki też są fajne. Jeszcze możemy podociągać. I to mamy taki troszkę inny kształt. Większa ta falbanka do wyboru, do koloru. Jak to lubi, jakby wam się nie chciało wykrować każdego krążka, to możecie robić też takim sposobem. Elegancio, Francik, piąteczka. Pierogi polepione, słuchajcie, i już teraz będziemy ich ciepać za chwileczkę, ale w międzyczasie szpereczki na okrasa, tak, żeby wszystko fajnie smakowało i ciepiemy pierogi. Woda osolona musi być, więc sól i troszkę oleju, żeby się nie pozlepiało. I ciepiemy. I słuchajcie, jak wypłyną na górę, to wciepniemy drugą partię, żeby się nie posklejały. A teraz czas na cebulkę. No, pierogi jak malowane. Teraz sobie no ich wyłowiemy. Odcedzić trzeba dobrze, żeby tam zbędnej wody nie było. Tak. Na to oczywiście, słuchajcie, musi być to fantastyczna szpereczka z cebulką. Troszkę zieleninki, jakiś tymianeczek na środek. No i koniecznie oczywiście musi być porządny kleks kwaśnej śmietany, żeby se tak każdy tąknął tym pierożkiem. Nie wiem jak to zjesz, bo może zaszyto gęba, ale ja na pewno, bo Jerzek już bardzo głodny. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. A teraz czas na coś bardzo śląskiego, czyli żeberka. Lubi żeberka? Lubi żeberka, ja też lubię żeberka. Będą żeberka, ale dymfowane, czyli duszone. I jako, że mamy taką, a nie inną porę roku, czyli późno wiosna, to zrobimy sobie uberiba na gęsto, czyli kalarepa, lekko zakwaszano. Co tu dużo dodać? Będzie smacznie. No i przed oczywiście żebereczka muszę potajlować.
czyli pociąć na części. Fajne mąte żeberka, takie mięsne. O, tak. Tu też możesz usztarka, tu sobie wymacaj grube łoczko i ta marchewka możesz zetrzeć, a jodalito potajluja. Tak. I kochani, zaraz będziemy robić taką marynatkę, bo do żeberek musi być odpowiednio marynata, żeby one dobrze skruszały. Tak, mamy to. I teraz mamy tu dwie łyżki dobrego keczupu i dwie łyżki zymftu, czyli musztardy do tych, co nie poradzą. Tak. Dużo papryki, łyżka papryki wędzonej i łyżka kminku. Listek ziele ze 2-3 liście i 5-8 kulek ziela. Sól i trzeba to tak dobrze wyciaprać. Plus oczywiście korzeni, nie będziemy żałować. Tak. I zaraz, słuchajcie, jeszcze troszkę czosnku tu domy. I tak przyrychtowaną marynatą będziemy nacierać nasze żeberka. To sobie wciepniemy, a ja tu zaraz muszę jeszcze dużo czosnku, dosłownie z 8 ząbków na te żeberka i tak to do kupy wyciapromy. Potarte? Robota zrobiona, bardzo się cieszę. Fajnie się z tobą robi, nie marudzisz. No i jeszcze nasz Franciku, między Bogiem a prawdą to by musiało się teraz poleżeć przynajmniej spora godzin, ale my nie mamy na to czasu, bo na pewno życie jest bardzo głodny, nie? Lubisz żeberka. I teraz, kochani, to się nam tu gryzie, chociaż będzie się gryzło dość krótko i nasze żeberka będziemy obsmażać na czym? Na fecie. Jak żeberka wieprzowe, to będzie fet wieprzowy. Obsmażymy prawo, lewo, podlejemy wodą i duszymy do miękkości. No i obsmażamy. O, to jest ten klank, który lubię. Garnek mam trochę mały, ale obsmaża z jednej i z drugiej, potem obsmaża te drugie i wszystko przeleja wodą i to się będzie pomalutku pykać. Jak zawoniało. No i podlewamy wodą nasze żeberka. O, właśnie, muszą być całe przykryte. Przykrywamy i duszymy do miękkości, tak półtorej godziny takie żeberka. To już jest takie minimum, a my w międzyczasie, mój Franciku wspaniały, zrobimy sobie nasza uberiba. Mamy tu masełko. Marekwiarz już fajnie, procnie poczył. I teraz tak. Tego masła tak niecałe pół kostki. Marcheweczka. I teraz uberiba oczywiście trzeba oszkrobać. I będziemy ją kroć w taką kosteczkę. Ona jest fajno, miękko, młodo. I też ją delikatnie na masełku potraktujemy. A liście będziemy dopiero dawać pod koniec, bo liście to jest einzmik, pyk, pyk. I do marchewki już dowumy ta oberiba. A potem, żeby zatrzymać to wszystko, żeby był fajny smak, to oczywiście do domy octu. Oberiba i marchewka są słodkie, a ocet do temu taki fajny, inny smak. Jest to ta kreja, ta oberiba, ale zastanawiam się, czy ty w ogóle wiesz, co to jest oberiba? Nie wiesz. Kalarepa, kochani, kalarepa. Są my w Ząbkowicach Śląskich, chociaż ze śląskiego to tu jest eno nazwa, nie? Bo są my na Dolnym Śląsku i tu gotki śląski już nie ma. Tak, i wciepujemy ostatnio partia do gorka. To się teraz musi delikatnie podsmażyć, lekko podlejemy wodą i tak pomalutku sobie będzie pykać, a doprawiać będziemy na koniec. Widzę, że nasza uberiba, to znaczy ta część dolna, jest już super miękko i teraz mam tu pokrążane te knole, czyli ta wierchnia warstwa, czyli liście z łodygami. Ciepniemy se to. Tak, pięknie. I oczywiście to jest pojeżone,
ale jak to przeferlą, to zaraz to klapnie. Ta oberiba oczywiście możecie sobie delikatnie podlać wodą. Przykrywamy, żeby to troszkę dostało pary, a w międzyczasie pokrążą koperek. Co tam, Franciku? Ładny żeś jest, co? Hopie, pierogi dawno już zjedzone, nie? Przetrowione. Dużo kopru, nie będziemy żałować. A zerknę do żeberek. Eleganckie, słuchajcie. To jest to. Piękny kolor mają. Po korzawą już się prawie rozlatują. Przełyką ślina, bo żeberka uwielbiam. Czy z panszkrautem, czy z taką oberibą na gęsto. To jest to, co o tej porze tak smakuje. Widzę, że te liście już zmiękły. Teraz delikatnie opruszymy mąką. Zamiast robić ze smożka, to właśnie tak to wykombinujemy. Przeferlomy. I już teraz ocet. Dość dużo, bo tak jak powiedział, uberiba jest dość słodko. Marchewka tak samo. Korzeni. Szczypta jeszcze soli. I dużo kopru. Teraz enochato do kupy wyferlać i zrobiło się pięknie, kolorowo, wiosennie w naszym gorku, a za chwilę będzie oczywiście tak w talerzu. Teraz nałożymy naszej uberiby. O, pięknie wygląda. Marcheweczka. Kiedy nasz Frankenstein procnie potarł. Mamy też troszeczkę kartofelków, żeby to wszystko było dopieszczone. Teraz najważniejsze, czyli żeberka. Dymfowane, czyli po mojemu godając, a po polsku po prostu duszone. O, piękna sprawa, dobrze wyglądają, a jeszcze lepiej będą smakować. No i oczywiście sosikiem, kiedy tutaj mamy, możecie sobie jeszcze polać kartofelki, ale myślę, że byłby to przerost formy nad treścią. Życzymy smacznego, my zarocia mamy, a na lufcie zawsze dobrze smakuje. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Wszystko gotowe, żeberka wygląda bardzo dobrze, a my już rąbka tajemnicy teraz uchylimy, kto tym Frankensteinem jest. Może ściągać, wiesz? Ta paska. Pan Zbyszek Kukiełka, człowiek od promocji marketingu miasta Ząbkowice Śląskie. Cześć, witam cię jeszcze raz. Lepiej, nie? Bez maski. Zdecydowanie, zdecydowanie. Więcej powietrza. Skąd w ogóle pomysł na tego Frankensteina? Nasze tak, miasto, nasze miasto nazywało się Frankenstein. Dlatego chcieliśmy to wykorzystać no, pod kątem takim marketingowym. Jest to wasza maskotka. Jest to nasza maskotka i zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Ząbkowic Śląskich, miasta Krzywej Wieży i Frankensteina. Kochani, a wszystko, co my dzisiaj rychtowali, znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl. Posyłajcie fotki na naszego Facebooka, jako wam wyszły pierogi, jako wam wyszły żeberka, albo jako wam było w Ząbkowicach Śląskich. Trzymajcie się pewnie. Częstuj się, bo już teraz możesz, nie? Nie masz zaklejonych ust. Smacznego. No to jademy z tym koksem. Jakie fajne odchodzi mięsko. Sam se uważał i sam se chwali. Po czym poznaj dobre żeberko, że odchodzi od kości. No i do tego oczywiście uberiba, czyli kalarepa na gęsto. Smacznego. Bardzo dobre. W połączeniu z mięsem idealnie. Do żeberek. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zje.
Na program zaprosił sponsor: Gmina Ząbkowice Śląskie.